Ja stare całe życie byłem petrolheadem. A teraz? Elektryk. Nie zmienię kurwa elektryka nigdy. Nigdy. Siemanko, witajcie w dzisiejszym materiale. Bardzo nietypowy samochód i chyba jeden z najpopularniejszych, jeśli chodzi o Audi. Audi e-tron GT-RS, to jest jego popularna nazwa. I Wojtek z Turismo. Cześć Wojtek. Ja swoje zdanie o autach elektrycznych miałem, mam w zasadzie takie samo, ale takie, które ty też miałeś. Bo tak, powiedziałeś mi, że ty petrolheadem w zasadzie od zawsze byłeś. No. Miałem wszystkie V-ki oprócz V12, powiem szczerze. Uturbione V8-ki, biturbo, płaskie szóstki, czterocylindrówki, także naprawdę miałem jakiś taki zakres tych silników. W moim posiadaniu aut miałem, nie? Ale może się wydawać, że będę subiektywny, ale obiektywnie jestem pragmatykiem i chcę, wiesz, zawsze wykorzystywać, że tak powiem, swoje gdzieś tam pieniądze do optimum i emocje na bok. Okay. Ten samochód naprawdę jest rozsądnie wydanym kapitałem. Okej, okay, a ile kosztuje podstawa, nie mówiąc o modyfikacjach, które 600 dokonałeś? 600 tysięcy. Podstawa, okay. I ten egzemplarz kosztował niecałe 700. No oczywiście leasing, bo tak, nikt nie kupuje auta elektrycznego za gotówkę. No nie wiem, nie spotkałem się z kimś takim, bo auto elektryczne kupuje się z dwóch powodów. Komfortu i ekonomii. Jasne. O tej ekonomii... Po okresie leasingu trzeba je oddać jak najszybciej. Tu nie chodzi wcale o ekologię. Tak, moim zdaniem. Oczywiście, że tak, moim również. I tak. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiałem z Danielem Grzybem. Daniel Grzyb dzisiaj wrzucił taką storkę. Mm. Zapraszam do oglądania, samochody elektryczne, ekologia, czy są ekologiczne? Ja napisałem, jasne, że nie, a Daniel, nic nie jest ekologiczne. W końcu się przyznają ludzie publicznie do tego. No nie potrafię powiedzieć, czy to jest w 100% ekologiczne rozwiązanie, na pewno ekonomiczne z racji naszego kraju jeszcze, bo u nas prąd jest bardzo tani. Jak ktoś ma odpowiedni abonament, to wróci to naprawdę śmieszne pieniądze za użytkowanie. W porównaniu do S8, który miałem wcześniej, gdzie mocą i osiągami był podobny, no to jest ułamek ceny użytkowania tego samochodu. Jak już stoimy przed samochodem, to ja z wielką chęcią bym spytał o to, jaki szereg modyfikacji dołączyłeś do tego. Przede wszystkim oprócz tego zapytam, jak to się ma z tym leasingiem, który oddasz, bo oddasz również te wszystkie części, czy będziesz się zabierał? Nie wiadomo. Nigdy, okay. Nigdy się nad tym nie zastanawiam. Tak. To jest facet, tak, który żyje chwilą. Tak, tak. Powiem ci szczerze, że nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Modyfikowałem auta jak leciało. E-trona w zasadzie okleiliśmy teraz nową folią z nowej palety trzema. Projektowaliśmy z Maxtonem specjalny zestaw dokładek. Jasne. Aero. To było seryjne w Black Piano. Dokładki też zrobiliśmy w Piano Black. Ale wygląda zajebiście. Wygląda zajebiście i bardzo dużą uwagę trzeba też zwrócić na koła. Felgi, tak, które są w zasadzie domeną. Jeżeli ktoś się nie zna w tym świecie motoryzacji, to trzeba przedstawić, że to są felgi twojej produkcji. Felga, którą wymyśliłem, jest nieuzbrojona teraz, tak? Jasne. Ale mogę wam powiedzieć, że te otwory tutaj są nieprzypadkowo po coś. To jest felga, którą można zmieniać wzory. Wzory felgi, jakby jest jedna felga i są nakładki. Praktycznie z tego koła za pomocą dokładek można wszystko stworzyć. Tak, gdzieś tam pokażemy. Można stworzyć naprawdę wiele, wiele kombinacji. 150 kombinacji z jednej felgi. Warto zwrócić uwagę na progi. Progi, tak, dokładki Maxtona. Cały pakiet i jednej firmy. Tutaj tak, właśnie z chłopakami doszliśmy do wniosku, że ten dyfuzor jest naprawdę fajny i tylko go po prostu powiększyliśmy całego w jednej części, więc jak często te dyfuzory z Maxtona możecie zobaczyć, one tak nieciekawie pasują. Pasuje tutaj bardzo mocno. On pasuje, no, tutaj, dodaje takiej agresywności. Teraz wiesz, pewnie pojawią się takie komentarze, jakby tu był jeszcze wydech, a krapa, to by miało sens, a tak to... No bo tak wiesz, patrzysz na dyfuzor i gdzie tak... tu jest rura, no? Nie ma rury. W zimie sobie, wiesz co, na brudzie rysowałem, wydaje. Najważniejsze, o którym trzeba wspomnieć, to jest to, o co ja też ciebie spytałem. I to jest zawieszenie, które jest regulowane. Ja się dowiedziałem poza kamerami, że regulowane jest aplikacją pewnie, tak, telefonem. Tak, tak. Moduł do pneumatyki Audi, to jest ta standardowa operacja. Pozwala po prostu opuścić auto na nawet na totalną glebę. Tak, na show. Jakieś na eventy i tak dalej, po prostu stawia się go na ziemi. Jakbym go za mocno niżył, to istnieje ryzyko, że po Warszawie byśmy zbierali te plastiki wszędzie, więc
więc tylko na, do położenia na eventy albo do zdjęć, do sesji zdjęciowych. Teraz widzicie, jak mocno obniżony jest tył, koło weszło w nadkole. Jakby to słynnym klasykiem polecieć, szczur się nie przeciśnie. Mistrzostwa świata trwają w najlepsze. W niedzielę mieliśmy oficjalną ceremonię otwarcia i pierwszy mecz turnieju Katar-Ekwador. Już 22 listopada Polacy rozegrają z Meksykiem swoje pierwsze spotkanie na mundialu. Jeżeli tak jak ja jesteście przekonani, jakim rezultatem skończy się to spotkanie, możecie skorzystać z oferty powitalnej naszego partnera, czyli STS. Z kodem HIGHFIVE do odebrania macie aż 1660 zł bonusu, w tym 100 zł zakładu bez ryzyka. Ponadto wraz ze startem Mistrzostw Świata wystartowała akcja Wygraj Mundial, gdzie do odebrania macie aż do 500 zł za wykonywanie prostych zadań. Więcej informacji na stronie internetowej sts.pl, a link do rejestracji znajdziecie w opisie pod tym filmem. I pamiętajcie o kodzie HIGHFIVE przy rejestracji. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Jejku, jakie tu ładne wnętrze jest. Rozmawialiśmy teraz o mocy auta, czyli 650 koni, ale przy okazji o przyspieszeniu. Na naładowanej baterii i przy dobrych wiatrach, jak było dobrze rozgrana opona, bo ja tu zmieniłem seryjne opony na 4S-y, myślałem. Udało się raz zejść poniżej 3 sekund do setki, to było 2,94 chyba. Pięknie. Ale to nie był Race Logic, to był wewnątrz, wewnętrzny komputer. Ale tak czy siak, dla mnie to było coś fajnego, no bo wiesz, gabaryt auta 2,5 tony. No to zdecydowanie. Auto na żywo jest generalnie najszersze, wydaje się naprawdę ogromne. Tak. Jest to najszersze Audi, ma 2 metry. Szersze jest od RS7 na przykład, nie? Jesteśmy na miejscu, wjeżdżamy do ładowarki. W ogóle go nie słychać, a jedzie. Jak to jest? O kurde. Ale bardzo sprawnie manewrujesz tym autem. Czujesz już, bardzo mocno wyczute auto. Ciekawe jaki przebieg ma. Za ile zatankować? Do pełna? Za 5 dyszek do pełna. ID4, jak teraz się ładuje, to ta moc jest podzielona na tych, przez te dwie ładowarki. No. Okej. Karta eko, patrz, drewniana, żeby nie było. Naprawdę? Z bullshit taki. Z racji tego, że tam z jednego tak zwanego instrybutora ten prąd do dwóch leci gniazdek, ID4 troszeczkę nam tego prądu zeżarło, to znaczy pobiera, więc podładujemy się przy drugim, gdzie mamy całe pełne 150, czyli 1/5 megatogodziny. Kurde, ładny jest. Jezu, jak nienawidzę Audi, to jest naprawdę zjawiskowe. Zobaczcie tylko. Co znaczy karbid na zaciskach? Wiesz co, jest to taki system, który realnie jest zaczerpnięty z Porsche. Tarcza, jak widzisz, mogę ją dotknąć, a jechaliśmy. No właśnie. I ona jest pokryta węglikiem wolframu. Wolfram z natury, jak wiecie, to się nie... To jest pierwiastek, który się ma, jest wysoko odporny na temperatury, tak. Więc te tarcze się nie grzeją, przez to są cały czas skuteczne. A dodatkowo, jak zobaczysz, patrz, ten zacisk jest w ogóle czysty. Okej. Okay. Klocki nie pylą, w ogóle. Racja. I są bardzo długożywotne. Tak, po 50 tysięcy, 60 tysięcy. Tak, przejechaliśmy na tą stronę, już jest powyżej 111 kW, to się rozpędzi, jak się bateria ochłodzi troszkę, po 150. Teoretycznie byśmy naładowali go w pół godziny do pełna, od zera. A my przejechaliśmy na 50. Czyli za 15 minut będziemy mieć 100%, nawet może mniej. Dokładnie. Na siku, na kawę, na dwójkę, co tam to robi. I się po prostu robi krótsze przerwa częściej. I tyle. To jest taka sama jazda jak normalnym samochodem. Zasięg tego samochodu właśnie, to na pewno będzie dużo pytań. To jest teoretycznie WLTP coś tam skomlało o 460 km, to jest bullshit. Da się tym autem spokojnie robić 350 na trybie efficiency, ale tu się jedzie tak 140. Okay. No ale to jest RS, więc wiesz... Często, nie jedzie się 140. Często się gdzieś tam zapomina na niemieckich autostradach i się trochę pruje. I powiem Ci szczerze, wtedy 250 to jest tak maksymalnie. Okay. No i na ja sobie zakładam zawsze co 200 przerwę, na dobre mi to wychodzi. A propos Touring w Taycanie podjechał. No, pewnie ktoś się spyta, ile kosztuje naładowanie tego. Za jeden kabu mam złoty 50, to już nas to szarpnęło na jakieś 10 zł. Zawsze kocham o to pytać. Ciebie też chętnie spytam, jakie było twoje pierwsze auto? Fiat Barchetta. Fiat Barchetta, to i tak zajebiste, teraz fajny klasyk. Nie. No teraz wiesz, jest... ja się czułem jak Trzebąc, nie? No. Miałem 20 kilka lat, w
21 chyba. No, Cabrio. Wiesz co, za 13,5 tysiąca. Pamiętam. No i czułem się, jakbym miał roadstera takiego fest, nie? Jak mnie dzieciaki zatrzymywały, wow, fajne Porsche. No to duma mnie rozpierała. Tak, nie miałem hajsu na dobry filtr do szkoły, to patent na rajstoper. Kto wie, ten wie. Niesamowite. Nie, no, powiem ci, że to był pierwszy, później już, później, nie wiem, czy miałem Fiaty w ogóle, nie? Fiata kupę też miałem. Ale to w takim razie od mistrza tuningu w cudzysłowiu doszedłeś do prawdziwego mistrza tuningu, no bo to naprawdę nie ma osoby, która by, myślę, powiedziała, że to auto jest brzydko zrobione, brzydko stuningowane. To jest daily car, tak naprawdę. Ja nie uważam tutaj, że to jest jakiś, nie wiadomo jaki... No nie jest jakiś mocny tuning, ale to, co zawsze robię. Dokładnie. Zawsze jakaś folika, lekki pakiet i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o projekty, na których... można się wyżyć, teraz robimy Turbo S. No właśnie, chciałem powiedzieć, czy możemy zdradzić. Na T-Harcie, tak. To będzie T-Hard GT Street R, pakiet 1 z 87 na świat, jedyny w Polsce. Tak, i to jest nasz demokar firmowy, wspólnika i przekazał nowe auto do pakietu. Pakiet o wartości 450 tysięcy. Zaproszę Cię oczywiście na otwarcie showroomu, on tam będzie zaprezentowany. Cudownie. Zaczynamy go składać już w tym tygodniu. A z którego projektu jesteś swojego prywatnego najbardziej dumny? Masz taki? Najbardziej dumny. Kurczę, powiem Ci, że dużo, bo miałem fajnego Caymana, Porsche, Audi A4, które gdzieś tam kiedyś pewnie widziałeś. Tak. To była największa krzawica. To pamiętam, jak budyki robiliśmy ze znajomym w garażu. Modelowaliśmy normalnie to z pianki, kastorami, wszystko. Później odbijaliśmy to formy. No, powiem Ci, 2 lata strasznej pracy. Czarni, no. Ale to jest takie auto, które odbiło się w Twoim sercu najbardziej? Największy stempel? Wiesz co, no, mam przerażenie w oczach, ja o tym wspominam, wiesz, więc to od razu mi się przypominają po prostu największe fuck-upy. Okay. Bo to wiesz, auto było serią zwykłą A4, w ogóle bodyki tam do tej pory wiem, że tam średnio pasował. Jakoś tak stylistycznie, natomiast się naglądałem tych Liberty Walków i tak dalej i chciałem mieć, wiesz. No i autentycznie po tym aucie uścisnąłem rękę Katosana na Vegas podczas Sema, nie? Sema show, pokazałem mu A4 i się jarałem. Także tam było 2-litrowy diesel w manualu, przedni napęd, a skończyło się 4.2 V8 w automacie, quattro. Niesamowite. Nagrywamy program motoryzacyjny. Chciałby pan do kamery dwa słowa opowiedzieć o tym samochodzie? Tylko Tratajkan, bo tam stoi. O tym, że tak, o kurwa? Nie, dwa zdania. Dwa zdania? Nie. Linia. Generalnie jak na niemiecki wóz, to zajebiście ładny aut. Patrząc z daleka, to szczerze mówiąc myślałem, że to coś z włoską linią, a tu jednak nie. Znaczek zdradza wszystko. Tak. Cóż mogę powiedzieć? No tylko przykro mi, że nie jest mój. Piona. Ja dziękuję, że mogłem sobie obejrzeć to piękne auto. 4 godziny później, masakra. Ile mamy już? 86%. No. To jeszcze 2 godzinki i będzie 90. 9, 11 minut maksymalnie, myślę. Maksymalnie. I jedziemy dalej. No. Jest dobry temat. O kuźwa, jak ty jeździsz? Dobrze jeździsz. To znaczy tak, że pasażerowie się nie nudzą z tobą. Kiedyś powiem ci, że tak w sumie taki byłem dwudniowy i jechałem do pracy i mi się niedobrze zrobiło. Sam sobie wywalnałem procedurę i... No, o kurde. Tego się nie spodziewałem. No to jest zawsze tak, wiesz. I to najlepiej, jak gadasz sobie tak, trailujesz to, co jutro nawet robimy właśnie w ten sposób. Tak. Słuchaj, byłem niedawno u Łukasza Czepieli w samolocie akrobacyjnym. Tam jest 360 koni, to jest bardzo dużo jak na samolot akrobacyjny. I on mi robił takie przeciążenia do 6G. Moja twarz wyglądała, myślę, podobnie. Tu przeciążenie jest trochę inne, bo pewnie do 1G, ale... zmarszki na twarzy mi się robiły i poczułem się podobnie jak wtedy. Szkoda, że nie ma dźwięku, no ale wiesz, no, możemy sobie puścić z YouTube'a, wiesz, możemy... fałsemę i jedziesz, nie? Wyszedłem teraz z auta, zobaczcie, jak to auto wygląda. Cudowne jest. I samiutkie na światłach, wiecie, co się dzieje dalej? Wy wiecie. Wyłączyliśmy trakcję.
Wyłączyliśmy? Tak. O, rzeczywiście on się zgubił. Wow. O, fuck. Nie wiem, co zrobiłem z aparatem, ale coś mi przeskoczyło chyba. Jest szybki. Jest taki szybki, że chyba zepsułem aparat. Nie, nie wiem. To jest temat poezja, naprawdę. Ja nie udaję. To nie jest udawana reakcja, jest kurde. Setki takich filmików na YouTubie są, także możecie sprawdzić. Tak, ale oprócz tego, jakby nie chcę zabrzmiać jakoś pyszałkowato czy coś, ale czasem ciężko mnie zaskoczyć przy przyspieszaniu, a tutaj jest ten moment. Jeszcze jest Tesla S-Plat, która ma 1000 koni, trzy motory i ma coś około 2 sekund do setki. Tam podobno są wrażenia jeszcze mocniejsze. To jak Taycan Turbo S, teraz nowa Kia, Kia V6 GT. Sprawdź sobie ten samochód, to ma naprawdę... Nie wiem, czy chcę sprawdzać, już mi głowa boli. Zbliża się już wieczór. W zasadzie już mamy noc, mimo że 17. Ja jadę do pracy. Awentadora zmierzyć. Byliśmy na bardzo dobrym obiedzie z Wojtkiem, ale trzeba się pożegnać. Bez dlatego boi. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybujcie program High Five i wbijajcie na Insta Turismo. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!